Witamy w poradniku OP Gamers do gry League of Legends. Ja jestem Norek, a przed wami Lee Sin, ślepy mnich. Lee Sin to postać uniwersalna, która najlepiej radzi sobie w dżungli oraz na topie. W poradniku tym postaram się opisać grę nim na tych właśnie dwóch pozycjach. Lee Sin dzięki swoim umiejętnościom, które zaraz opiszę, jest postacią wytrzymałą, silną i bardzo mobilną. Podsumowując, jak to stwierdził jeden z naszych widzów, Lee Sin to Chuck Norris V2, który w dobrych rękach potrafi całkiem odmienić przebieg gry. Umiejętności. Jego pasyw to grat. Po użyciu jakiejkolwiek umiejętności przez Lee Sina, jego dwa następne ataki będą wykonane z premią 40% do prędkości ataku i przywrócą mu po 15 punktów energii. Q, fala dźwięku oraz uderzenie rezonansu. Pierwsze użycie umiejętności pod klawiszem Q sprawia, że Lee Sin tworzy falę dźwięku, która zadaje obrażenia fizyczne pierwszemu trafionemu celowi oraz przez 3 sekundy może użyć uderzenie rezonansu, dzięki któremu przemiesza się do trafionego przed chwilą celu i zadaje obrażenia fizyczne oraz dodatkowe, równe 8% brakującego zdrowia wroga. W. Osłona oraz żelazna wola. Pierwsze użycie tej umiejętności pozwala na przemieszczenie się do sojusznika, warda lub miniona, dając sobie i celowi naszej umiejętności tarczę. Po użyciu osłony, Lee Sin może rzucić żelazną wolę, która sprawia, że na 5 sekund otrzymuje dodatkową kradzież życia oraz wampiryzm zaklęć. E. Nawałnica oraz okaleczenie. Za pierwszym użyciem tej umiejętności Lee Sin uderza w ziemię, zadając dookoła obrażenia magiczne i ujawnia przeciwników. Przez 3 sekundy po użyciu nawałnicy, na wszystkie trafione cele Lee Sin może użyć okaleczenia, które zmniejsza ich prędkość ataku i ruchu. R. Smoczy gniew. Lee Sin wykonuje potężne kopnięcie z półobrotu, odrzucając cel do tyłu i zadając obrażenia fizyczne jemu oraz przeciwnikom, na których wpadnie. Wrogowie, w których uderzy cele, są podrzucani w powietrze. Build. To, jakie przedmioty kupujemy na początku, zależy od tego, na jakiej pozycji zamierzamy grać. Idąc do dżungli, oczywistym wyborem jest zakup maczety łowcy oraz 5 mikstur życia. W przypadku topa, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Zależnie od tego, z jaką postacią będziemy walczyć, możemy zacząć z takimi przedmiotami jak buty szybkości, opończa antymagiczna, lekka szata, ostrze do rana, długi miecz, mikstur życia oraz wardy. W początkowej fazie gry dobrze mieć przy sobie dwa ostrza do rana i tłuczek. Sprawdza się to zarówno na topie, jak i w dżungli. Jeżeli chodzi o przedmioty ofensywne, na Lee Sinie sprawdza się lodowy młot, czarny tastak lub ostatni szept, paszcza Malmortiusa, krwiopijec, ostrze zniszczonego króla, moim zdaniem tylko przydatny na topie, oraz krwiożercza hydra. W przypadku przedmiotów defensywnych możemy wybrać Omen Randuina, słoneczną pelerynę, plemienną zbroję, naszyjnik żelaznych solarii, tutaj z kolei ze wskazaniem na dżunglę, oraz runiczny bastion. Rozgrywka. Grę w dżungli zaczynamy od zabicia starszego jaszczurów. Po jego zabiciu powinniśmy dostać drugi poziom, możemy już wtedy spróbować zgankować mida lub topa. W moim przypadku Kha'Zix zabrał mi trochę punktów doświadczenia, przez co musiałem dodatkowo wyczyścić obóz upiorów. W pierwszych minutach Lee Sin ma bardzo skuteczne ganki, zwłaszcza posiadając czerwonego buffa. Wykorzystajcie to i jak najszybciej pomóżcie sojusznikom zdobywać przewagę na liniach. Podczas ganku najpierw spowolnijcie swój cel, a następnie użyjcie Q, by w razie próby jego ucieczki złapać go i zabić. Lee Sin to postać, przeciwko której ciężko jest walczyć w pojedynkę. W sytuacjach, w których pilnujecie topa, bo wasz sojusznik cofnął się, nie bójcie się zaatakować przeciwnika, kiedy wiecie, że macie sporą szansę wygrać z nim wymianę ciosów. Jak to zaznaczyłem na samym początku poradnika, nasz ślepy mnich jest bardzo mobilny. Jeśli tylko wyczujecie tą postać, poznacie jego możliwości i będziecie wiedzieć, kiedy i w jaki sposób używać jego umiejętności, wasza kontrola na polu bitwy znacznie wzrośnie. Będziecie mogli robić wszystko, na przykład ściągać uwagę wroga na siebie, aby nasz sojusznik przeżył, a następnie wykorzystać umiejętności tak, żeby samemu przeżyć. Wszystko dzięki mobilności tej potężnej postaci. W sytuacji, kiedy nie macie szans w wymianie, dobrym pomysłem może być użycie na przeciwniku ultimate'a. Zyskacie wtedy chwilę spokoju i czas, dzięki czemu wasza szansa na przetrwanie wzrośnie. Kiedy walczycie z przeciwnikiem, który równie łatwo jak wy może uciec z krytycznej sytuacji, tak jak to teraz widzicie na filmie, użyjcie Q i czekajcie, aż spróbuje uciec. Drugie użycie tej umiejętności pozwoli wam na przyciągnięcie się do niego, wasz cel będzie miał wtedy utrudnioną ucieczkę. Najlepszą kombinacją ataków, jaką można wyprowadzić grając Lee Sinem, jest E, Q, R, Q. Pamiętajcie także, żeby wykorzystywać jego pasywkę. Pomiędzy każdym użyciem skilla wyprowadźcie dwa autoataki. To było poprawne użycie kombinacji. Teraz pokażę wam, jak tego nie powinno się robić. Na szczęście w moim przypadku akcja była udana, ale używanie R przed Q nie zawsze skutkuje, chyba że chcecie dobić swojego przeciwnika i jesteście pewni, że samo R wystarczy. Mimo że Lee Sin to ślepy mnich, czasem potrafi użyć to, czego inni nie mogą. Ponieważ zamiast many Lee Sin posiada regenerującą się w szybkim tempie energię, możecie pozwolić sobie na trochę większą swobodę w używaniu skilli oraz częściej podejmować próby złapania przeciwnika, jak to widzicie na filmie. Warto jeszcze wspomnieć o pasywie Lee Sina, który powinniście też wykorzystywać przy atakowaniu wież.
I jak już wspomniałem, Lee Sin bardzo dobrze radzi sobie w walce 1 na 1. Nawet zaatakowani w krzakach, nie poddawajcie się i walczcie do końca. W moim przypadku nie było z tym żadnych problemów. Jeśli chodzi o teamfighty, powinniście w nich jak najszybciej zlikwidować wrogiego AD lub AP carry, wykluczyć ich całkowicie z bitwy, albo chronić swoich carry. Lee Sinem możecie również próbować wywołać jak największe zamieszanie, często skaczcie po polu bitwy, aby zdezorientować nieprzyjaciół. Wasz team tylko na tym skorzysta. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o Lee Sina. Jeśli macie jakieś sugestie co do poradnika lub chcielibyście się podzielić opinią na jego temat, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Nie zapomnijcie również ocenić tego filmu. Dajcie także znać, jaką postać chcielibyście ujrzeć w następnym poradniku. Na ten moment zapraszam Was także do obejrzenia innych materiałów na naszym kanale. Komentował Norek z ekipy OP Gamers.